Chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia wystawy, która została 18 września otwarta w Muzeum Ziemi Rawskiej, Wielka Wojna na Ziemi Rawskiej. To jest wystawa, którą przygotowałem wraz z dobrym znajomym Jackiem Furmańczykiem, poświęcona tym działaniom w czasie I wojny światowej, które miały miejsce właśnie na ziemi rawskiej, zarówno w Rawie, jak i w okolicznych gminach. Wystawa nie powstałaby, gdyby nie to, iż na niwie zupełnie zawodowej spotkałem Jacka Furmańczyka, prawnika pochodzącego zresztą bynajmniej nie z Rawy, ani nie z okolic Rawy, ale z Płocka, który jest pasjonatem historii I wojny światowej i, śmiem twierdzić, jednym z lepszych jej znawców w Polsce. To, dlaczego pomyślałem, że warto przygotować taką wystawę, to dwie kwestie. Pierwsza taka, że właściwie niewiele o tej wojnie wiemy z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w czasie I wojny światowej, w odróżnieniu od II wojny, wojska polskie nie brały jako takie udziału. Był to czas, kiedy ziemie polskie były wciąż pod zaborami i Polacy walczyli, owszem, i ginęli masowo, bo to były setki tysięcy Polaków, ale ginęli jako żołnierze armii zaborczych, armii państw zaborczych austriacko-węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej. W związku z tym tak naprawdę uznawano, że pierwsza wojna to jest właściwie nie nasza, nie polska wojna. Drugi powód, dla którego wiemy bardzo mało o ówczesnych działaniach wojennych, to ten, że jakby całe wspomnienia dotyczące pierwszej wojny zostały zatarte w pamięci pokoleń przez to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Sam przyznaję, choć interesuję się historią ziemi rawskiej, bardzo niewiele wiedziałem o tamtym czasie i o tym, co się wydarzyło, jak przebiegały działania wojenne w okolicach Rawy w latach 1914-1915. Kiedy poznałem Jacka Furmańczyka i zacząłem się orientować, jak bogatą ma wiedzę i nie tylko o pierwszej wojnie jako takiej, ale o tym, co się działo właśnie tu, na ziemi rawskiej, uznałem, że to jest wiedza, którą trzeba po prostu udostępnić Rawianom. Stąd pomysł na zorganizowanie wystawy w sposób naturalny. Wydawało się, że idealnym miejscem do jej prezentacji będzie Muzeum Ziemi Rawskiej. Wspominam o Jacku Furmańczyku nie tylko jako współautorze, ale chciałbym też wskazać na to, co stanowi pewne bogactwo wystawy, jaką dla Państwa przygotowaliśmy, ponieważ oprócz plansz, na których staraliśmy się przedstawić w sposób rzecz jasna skrótowy te wydarzenia, które miały miejsce w Rawie i wokół Rawy w latach 14-15, a więc przed 100 laty, mamy tam również artefakty, mówiąc inaczej, eksponaty pochodzące z tamtego czasu, ale i z okolic Rawy Mazowieckiej. Są tam, zapewne zainteresuje to przede wszystkim mężczyzn i chłopców, bagnety z tamtego czasu, manierki, a więc generalnie elementy wyposażenia żołnierskiego. Jest nawet granat ręczny, ale mało tego, są tam materiały, na które trudno trafić w inny sposób, na przykład pochodzące z epoki niemieckie czasopisma. W tym, jeśli się Państwo przyjrzycie gablocie, w której są prezentowane, można tam nawet dostrzec w jednym z czasopism z 1914 roku z jesieni piękne zdjęcie rawskiego ratusza. Cóż mogę powiedzieć więcej? Wydaje mi się, że wystawa jest naprawdę warta obejrzenia i w sposób znaczący wzbogaca wiedzę o tym, co wydarzyło się w latach 1914-1915. W podsumowaniu powiem, rzadko zdajemy sobie sprawę, że
miasto Rawa Mazowiecka i okoliczne gminy stanowiły właściwie terytorium, na którym front zatrzymał się na ponad pół roku, od grudnia 1914 aż do lipca 1915 roku.